Kamerkę Krzychu obserwuj, bo pewnie i tak odpadnie zaraz. Ej, a wiecie, że mam torta? A masz torta? No. Tak, w kufrze. Nie, nie w tej torbie, Krzychu, ale nie przejmuj się, niewiele większy. Ale kosztował tyle, co kład. A tu nalajcie, bo chyba ruszymy, nie? Tu nalajcie, podjedziemy, nie? No, spoko. Już teraz tak. Znaczy, dobra, my tak, ale Patryk swoje dalej. Driftunio. Dobre, to jest dobre, naprawdę. Maximator fajny, co? No, to jest super. Wiecie, tutaj generalnie ten śnieg nie stopniał jeszcze, nie? No. Znaczy nie topnieje, on jest zmrożony. To spoko, bo jakby tu była chlapa, to by tak brzydko było, nie? Ja kurwa! To Patryk nie pojedzie. Kamil, Marcin mówi, żebyś spróbował na kolanie wjechać na jaskółce. Panie, jak ja nigdy w życiu tak nie wjeżdżałem. No. Powiedz Marcinowi, że jestem za gruby. Zrobię tak jak I can be, I can fly. Pozdrawiamy Bamba. Bo to jest nasze hasełko z Bambem, nie? Krzychu, tak, wtedy co... Tak. To co, jadę? Do góry! Kurwa, pewny jesteś? No i tyłem cofniemy, do góry! Tyłem mam tam zjeżdżać? Dawaj! Kamil, jest super, zobacz! Moro strachu, naprawdę! No to jest ale to nie jest. Mogę się zawrócić, Marcin? Nie chcę tyłem, nie nienawidzę kurwa, do tyłu jechać kładę. Mogę się tu zawrócić? Daj hamulec. No, nie chcę tyłem, nie... Zjadę, daj. Na kwadrocyklu? No. Do tyłu, nie? Lecz, ale przytrzymaj. To jest co? Przód, tył. To jest przód, tak? No. Ale wiesz, żebym się tu wolał na przykład nawrócić i normalnie przodem ogarnąć, nie? Tam ci wszystko przyjechałem, to pokazałem. Nie, on musi na wyciągarze. Ale niska ta Renata strasznie jest. Tutaj prześwit stary jest zero. Wiesz, opony tak, ale on tu... Nie mają czym gryźć, ale on tu spodem. Siadł spodem. Ma go strasznie nisko skręconego chyba. No, zero. Kiedy ma Patryk urodziny, to mu kupimy. Ej, a ten... Tam koło 20 lutego czy coś, to Lubenia, pamiętajcie, coś ogarniemy tam. Dobra. Przygotuję taką traskę dziką bardziej, żebyśmy to pojeździli. Ale słyszałem z kolei liczbę po tym śniegu, to taki puszek jest. No. Puszek okruszek, ma fajny brzuszek. Słyszałem kurwa, że się nie ma. Tak. Nie można powiedzieć. Ale bym poszedł do kawiarenki. Kawiarenki! No. Ty mnie specjalnie podpuszczasz! Bo... Ale tu popłynął parostatkiem w piękny rejs. Parostatkiem w piękny rejs. 1.8L. Co? Jak zapomnieć? Tego się nie da zapomnieć. Nikt tego nie zapamięta. Wojtek! Nie, a kurwa! No. Dziękuję, kładowcy. Ale no, oni są w tym biorze. To było oponi, dziękowałem. Oho! Teraz tak, albo... No dobra, spoko, przytrzymać tu... Albo głową, albo dupą! Jedziemy z kładową grupą! Albo głową, albo dupą! Ej, wyście tu trendy... A, tu żeście w lewo odbili.
No, no. Poczekaj, poczekaj, Krzychu, poczekaj jeszcze. Poczekaj, jeszcze, Kubo. O, jak będzie postój, to tą lampę odetniemy. Ma ktoś taśmę izolacyjną? Dokładnie, była jeszcze to będzie to światła. To teraz ty. Dalej? Nie, dobra, ja po prostu... Nie, te włączniki czasem, tutaj którędy? Lewym chyba też, co? Tylko Patryk się tutaj wrąbał, nie? Oj, no to tam, jest lewym. No bo ten k***a widzę kombinuje. On z tymi oponami jest po prostu mistrzem świata, nie? Nie wiem. Jak to jedziemy, nie? No nie wiem. Nogę sobie wystawił. No. O! Ja nie tu? No. O kurde. Ale jakbyśmy mieli po takim błocie cały dzień jechać. Ja pierdolę bakwar, pierdolę po lodzie. Nie ma szans, żeby nie spadł. No, ja pierdolę, potki się załamie. No to pode mną, pode mną. O, pan. Znaczy wiecie, że to jest średni pomysł, znaczy no, bo musimy tu przejechać, nie? Paweł, wejdź! Paweł, ty zostaw kłada, przypuń do brzegu! Co tu się dzieje? O, jaka kraj, o świetnie! Krzysiu, be quiet, please. To niech one uważają na ruski kwadracyklu. Wojtek, wiesz, że taki lud może fajnie manszetę przeciąć? Ale uważaj, że na to jest szybko, ona naprawdę. Wiem, wiem. Ło, jaka kra! Kra, 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 kra. Na zdrowie, jak pojechali po wyslotu. Ocie, panie. Następnym razem, jak przyjadę, to muszę Iwana zabrać, bo on by pojeździł za nim. On jest też napalony Dixon. Jemu pokażesz, jedź tutaj, to on pojedzie, nie? On jest wariat dobry, no, pozdro. Rozumiem, że jak Marcin jedzie, to ta droga jest taka jak tu z boku. Aha! No to, Marcinku, dziękujemy ci. Ale jednak lekko nie ma, nie? Co się stanęło się? Ale co się stało? Naprawdę? Tak, ale to macie. Trzeba przyznać, że idealnie trafiłem z podziękowaniami dla Marcina. Tutaj, 10 sekund wcześniej, że dziękuję Marcinowi, że nas, że tyle, a tu buch. Odpadaj, ruskaja maszyna. Ruskaju traktor, pojechali na zdrowia. Ale fajnie jest tak czasem po rusku pogadać. Dobrze, że jest z kim teraz. Ale niezła przygoda z paskiem. No. Na to się nie ma co dziwić, współczuję Marcinowi generalnie, no bo on ma... On przepycha te zaspy, nie? Wszystkie. No. Robi nam drogę. Także Marcinku, no co no? Jesteś wielki. Będziemy przynajmniej mieć co opijać, no. Tak. Będziemy mieć co opowiadać wnukom. Już wracamy do ustawienia, tylko goniłem krukara. Krukson! To jest człowiek Krukson. Siemandero, Chris Cross. O, cześć. Coś ty? Jakiś nowy vlogowiec? Stary kuń. Uwaga, stajemy. Iła! Naprawdę? Nie mów, że będzie cięcie. Cięcie, gięcie. Trzeba to w końcu oprzeć, bo tam jest ta szkółka. Paweł, Paweł, Paweł. Idź na to. Czujesz różnicę jakąś? Jest w porządku? Tak, tak Wojtek, czuję. Teraz ma po prostu napęd. Nie drzyj się, kurwa. A tak się cieszę, kurwa. Paweł, skąd masz taką piłę? Opowiadaj. Ale
Prowadnica Oregona, porządna. Tak, ma wzwód tu, żeby sobie pysiaczka nie uciął. A tam cztery... Osiemnastki. Gość jest normalnie w raju. Tak. A czy ja jak zaczynam się go bać generalnie, on z wami śpi, nie? Oj, Pawulon. O, Patryk zaparkował po swojemu? Tak, driftem. Mówię, trzeba się mu na BMW-kę poskładać. Paweł, będziesz... Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Jeszcze gość ten interkom rozłączył. Patrz, jaką masz pupcię ładną odbitą. Halo? Krzysztofie? Kto? Jesteś? Daj mikrofonu. Mikrofonu do ustu przyłożyć. Wyjebudało się. Krzysiu, jak będziesz montował film, nie, to dasz mi tam na kurtce zamiast CF Moto, to taki styl cały czas, żeby był? Ostatnio mi taki Sławek, co kupił Steelsa do nowego Sącza, dzwonił i mi mówił, że jak jeździli, był tak minus mega, nie? I głęboki śnieg, to tyle mu śniegu nawaliło, wiesz, pod spodem, między osłony i wszystko, i no, to zamarzało, lód się porobił, że gdzieś mu manszety powywijało nawet. Ale to jak było tak minus, wiesz, dużo, nie? A to, ocie panie. Tu piła, czy 8 pił? Każdy wyciąga po pile i ogień na tloki. Prawa kolejka, Wojtuś, lewa. Ja poszedłem lewą, ale... Ale błoto ze śniegiem fajną breję robi, tak? No. Fajna maseczka, możemy dziewczynom troszkę wziąć. Na wieczór. Na osłonach będzie w tej maseczki. A daj spokój. A czy to jest? Mówisz, Kamil, że zrobiłeś ten leda z tyłu? Nie mów, że świeci, bo mnie szlak trafi. Nie ma czy świeci? Mruga. Naprawdę? No. Ale on jest wyłączony z frontu. Mruga. A bo tak naprawdę to ten styl jest przygotowany do straży i to jest stroboskop z tyłu. Ale nie masz sygnału, tylko musisz zrobić ijo. I znowu pod górę, a tu jest ta góra taka pierońska, kurde. I na szczycie są te kamienie. Krzysiu, masz jakiś ten, nóż? Oczywiście. Może nawet, uwalimy, co to? Nawet ci metki obcinałem, nie, bo jak jeszcze mnie pokopię. Weź taśmę od Wojtka i zaklej. Nie, ja bym to zakleił, bo to wiesz, będzie słabo wyglądało na twoim filmie bardzo też. Tylko tu ogień, chłopaki, bo tu jest taka góreczka dosyć. Patryk będzie stał pewnie tam. No właśnie, ja się go boję. Nie, przejdzie. Tu żadnych niespodzianek nie było chyba, co? Na razie nie. No tu się coś zaczyna, ja? No w sumie niepotrzebnie sobie blokowałem most przedni. Kurde, przycisk mi się pitoń. Od leda? No. Nie, te przyciski są trochę przypałowe czasem, naprawdę. Daj nóż. Czy tam coś... Bo taśmy nie masz izolacyjnej kawałeczka, nie? Nie. Nie mam. Zatrzymamy to. Poszło. Dziękuję. Jak się teraz zaświeci, to przysięgam, uznam, że święty Krzysztof nad nami czuwa. Tak, a to była aureola. Co tam się dzieje? Pewnie rzeźniak, kurde, a ja. Pawcio przeciera szlak. Znaczy tu jest light, a ty Maxi Cydrowi jak złoto. Zillunie. O kurde, Paweł tu szedł na pierwszego, to grubo. Wojtek, stoisz prawie, nie? No.
nim jak szata. No a generalnie styl są na lajcie. Spoko. I po takim podjeździe można się na minutę zatrzymać, żeby pasek ostygnął. Ja bez blokady bym się tam nie wydrapał. No ja bez blokady spokojnie teraz. Fajnie, fajnie, lubię go. Mój gepardzik. Coś z niego będzie. No kurde, muszę stać. Co, opiernąłeś? Nie, 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 muszę. Nie, bo Patryka, wiesz, blokuje strasznie go, nie? W połowie. On prześwit też ma mizerny, nie wiem, kurczę. Poszedł. No bo ja tu, kurczę, na pół gazie. Ja teraz prosto zrobiłem inaczej. Nie p***a. Tak, tak, tylko tak, żeby opony, wiesz, miały wściekłość jakąkolwiek, nie? Trochę się bałem, ale dało radę. Ocie, panie. To jest chyba najwyższy punkt, na jakim jesteśmy, jakim będziemy w ogóle. No, nie, nie patrzeć w lewo, k***a. Ale chyba się mrozik zaczyna, taki tak, tak, się robi, coś, nie? Coś się robi, no, bo czuć od razu po mordzie generalnie, no. Nie? Ja mam twarz. Tak. A ja mam buzię. No. No jak chłopaki, Gepard idzie jak złoto, co? Idzie, idzie, no. Jedzie, jedzie. Tylko ten, kierowca p***a. No, no. Kierowca niepełnosprawny, ale tak to kład fajny, fajny. Kierowca! A ja pierdolę. Przychodzi Jasiu i pyta się mamy: mama, a dlaczego jestem taki? Mama mówi: no nie wiem, Jasiu. Idź się zapytaj babci, może ci powie, nie? Jasiu idzie do babci, pyta się babci: babciu, a dlaczego jestem taki? Babcia mówi: wiesz co, Jasiu, nie wiem, idź się zapytaj taty. Jasiu idzie do taty i się pyta: tato, a dlaczego jestem taki? A tata się odwraca: taki, to znaczy jaki? Ale nie, nie widzieliście tego hitu internetu? Ja nie. O, cię, panie. Stanowski! Stanowski! Chcę tam zadzwonić do niego, Stanowski. Ej, a dzwonimy dzisiaj do Najmana? Szkoda, że Marcin jak otworzył pokrywę komory, to tam nie krzyknął: Stanowski! Ej, ale ten, no jakbyśmy tak wzięli Najmana na taką wyprawę w tej kurtce, to by stary w ogóle nie zmarł, nie? Ja podejrzewam, żebyśmy byli oje ze śmiechu i on razem z nami. Tak. Mnie czasem dziwią, jak klienci mówią, że a to on se na wiosnę kupi kłada, jeszcze poczeka, bo gdzie teraz nie będzie przejeździł, nie? Kurde. Cała kwintesencja, nie? Tak, dziwię najlepiej. Oczywiście. A czy no zupełnie inne, kurczę, no te odczucia, nie? Tak jak zawsze mówimy. Nie, dostałem w ryjku, mam błotem. Sam od siebie, pieprzone bighorny. To nie bighorny, to dystanse, wiesz, koło wystające. Ja powiem wam, że tak, w swoim sportsmanie założyłem, nie, na chwilę te dystanse, ale przejechałem się raz i zdjąłem. Bo na moją jazdę to, wiesz, wolę czystszy wrócić. Tak, nie mam tam potrzeby. Nie, naprawdę. Albo na przykład Stills ma stary 1,30 m szerokości. No w chuj. No. Nie? Tutaj już stary nawet dystansu nie trzeba zakładać, naprawdę. A, dobra, wiesz, jesteśmy teraz. Jak ty mówisz, że wiesz, gdzie jesteśmy, to proszę, proszę nie mów mi, ile my jeszcze mamy do stężnicy, okej? Okay? Dobrze, no, nie będę mówił. No, dziękuję. Pocieszyłeś mnie. Poprawiłeś mi chór. Ciągniemy te paski, ciągniemy. Jakaś taka przerwa, tak 10-sekundowa, nie? Nie no wiem. Może. Tak tylko kurwa. A, gepardu! A widzisz, to jest Wojtek taki odcinek, gdzie można by sobie zapiąć przód, nie? No ja teraz w tym rowie zapiąłem, bo widziałem, że przede mną Marcin no, się tam. No, no. Ja tu przeszedłem na szczęście.
Oni w Polarysach nie muszą się tym martwić. Tak, tak, to fakt. No tu jest jakby przewaga bezapelacyjna i to jest mega. Jakbym nie miał kamery, to by wszystko było łatwiejsze. Nie krzyczu, bo wtedy nie będę miał twojej pięknej mordki nagranej, wiesz? Kwadracyklu! Ruskie! Kwadracyklu! Co nie tu? A ty masz blokadę spiętą? Teraz tak, no. To nie będziesz kręcił przecież na blokadzie. Krzysiu, troszkę można, wiesz? Jeśli koła nie mają szczepności, to luz. Kamera. Ale stój, stój, kamera, stój, stój. Co kamera? Odwróć się, tylna kamera. Tu nie... Oła. Nie dość, że dół, to jeszcze gałęzie. Ja pierdol, I like this. Czy pan jest tym sławnym youtuberem? Ta. Tu spierdol.